Piłkarki ręczne Sambora Tczew we wtorek wieczorem rozegrały zaległy mecz 15. kolejki pierwszej ligi. W pomorskich derbach pokonały na wyjeździe MTS Kwidzyn 35-21. Już w pierwszej połowie Sambor wypracował 8-bramkową przewagę. Po tym zwycięstwie tczewianki zajmują drugie miejsce w tabeli z takim samym dorobkiem punktowym co lider Warszawia Warszawa. W sobotę o godzinie 16 drużyna Adriana Kondraciuka w Tczewie walczyć będzie o pierwszoligowe punkty. Rywalem Samborzanek będzie zespół Wesoła Warszawa.